Witajcie moi drodzy, z tej strony ja MWK i jak możecie zauważyć, znajdujemy się w kolejnym filmie, w którym to będziemy oglądać minecraftowe filmiki. Na starcie, wiadomo, fajnie by było jakbyście zasubskrybowali ten kanał oraz zasubskrybowali, ponieważ filmy pojawiają się codziennie. I jak dasz suba, to nie przegapisz żadnego filmu i będzie mi niesamowicie miło, wiadomo, bla bla bla. Lećmy z oglądaniem. Okej, więc mamy tutaj Steve'a, jak sami możecie zauważyć, który ma sikierę i ma tutaj elegancko chlebek i ścina sobie drzewka. Okej, i co on będzie tutaj robił? Czekajcie, robi crafting na ten moment i coś on tutaj wykraftuje. Tylko pytanie co? Okej. Zrobił skrzynkę, no dobra. I teraz tą skrzynkę daje w krowę i krowa się zamieniła w skrzynko-krowę. Yo, co jest? O co tu chodzi? Wy typy? Chodząca skrzynia w Minecraft. Czajcie coś takiego? Ej, turbo mocne, serio. Jeszcze jakbyśmy mieli do tego linę, to już w ogóle możemy prowadzić za sobą skrzynię. Mega cool, bez kitu. Dobra, Steve jest w cave'ie, tym razem. I jak możemy zauważyć, ma on tutaj żelazne narzędzia. No ewidentnie będzie zbierał tutaj surowce, patrzcie, znalazł właśnie diamenty. O la la, piękna sprawa. Dobra, ma tutaj 4 diaksy, czyli może już sobie zrobić lepszy kill off albo mieczyk, nie wiem w sumie po co mu były 2 miecze, ale nieważne. Robi teraz crafting i uwaga, co on skraftuje? Skraftuje, a już myślałem, że miecz. On skraftował właśnie krzywy miecz w Minecraft, czajcie coś takiego? A w sumie to taki pęknięty miecz w zasadzie. Czy wy to widzicie, jak to się prezentuje? Ej, to jest powalone. I teraz zobaczymy, jak ten miecz w ogóle zadaje obrażenia, bo jest tutaj zombiak i jak możecie zauważyć, normalnie sobie z nimi radzi. Czyli ten miecz działa jak najzwyklejszy diamentowy miecz, tylko jest po prostu... o nie, on zginie! No i zginął. Okej, mamy tajemniczą skrzynkę, a w tej skrzynce znajdowały się tabliczki i on coś tutaj na nich pisze, okej, literkę A, a w zasadzie to A. I teraz, jak możecie zauważyć, zmienia, yo, co jest? Okej, zmienił jakby czcionkę, no dobra, aha, to jest stara czcionka, a to jest nowa i teraz znowu zmienia, jak możecie zauważyć, font i yo, ej, tego nie wiedziałem, że da się tak zrobić, wytyfy, ej, to jest jakieś turbomocne. Właśnie w tym momencie oszukał Minecraft i to jak? No dobra, Steve sobie tutaj pokonuje elegancko króweczki i zdobył dosyć dużo żarcia i on te żarcie będzie teraz tak, będzie je przepalał. Okej, czyli wrzuca sobie tutaj węgiel. Tutaj stejki, elegancko się tutaj mu robi wałwa. A tu jest pochodnia. Ej, to jest podejrzane, bo tam też jest pochodnia. Chyba, że tam był. Jest szansa, że tam był, ale... chyba nie, sądząc po dźwiękach. Co jest? Jakiś Steve ucieka z kopalni? Ojo, ojo! Ojo! Co jest? Dobra, to jest powalone. To jest naprawdę powalone. O człowieku, tego się nie spodziewałem. Pa! I on tu zszedł! Nie no, Steve! Kurde, że ty to zrobiłeś! Patrzcie, co on znalazł! Ojo! Ojo! Co jest? Ej, dobra, to jest chyba za mocne, nie? W sensie autentycznie to jest porąbane! I pa, tutaj jest Alex zamknięta w klatce! O człowieku, czy on ją uratuje? No, wydaje mi się, że raczej powinien, skoro ma kill-off, to bezproblemowo mógłby rozwalić kraty i tak też robi! Czyli on teraz ratuje Alex z potrzasku i uciekają z tego cave'a, ale pytanie teraz, czy uciekną, czy niestety im się to nie uda? Czekajcie, czemu Alex nie ucieka od razu? To była pułapka! Alex się zamieniła w wielkie monstrum! Oj, bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. O kurde, o kurde. Czy ona nie może wejść wyżej? Ona chyba nie może wejść wyżej, pa. I Steve elegancko wychodzi sobie na zewnątrz, jak gdyby nigdy nic i... tamten Steve zamienił się... tego potwora co Alex. Okej, Steve wstaje i jak możemy zauważyć, jest to Minecraft, ale Garry's Mod, czyli standardowo, jak już w tych filmikach przystało, musi być trochę Garry's Modzika, ale Minecraftowego. No i Steve znajduje się w jakiejś wiosce, w której jest noc i normalnie tutaj jakby wioska tętni życiem, jest tu Alex, jest tu Steve, więc jakby mega spoko, wszystko gra. Znając życie, coś tutaj się odwali zaraz grubego, ale co takiego, no nie mam pojęcia, zaraz się przekonamy. Steve poszedł spać i teraz wstał i jakby czemu on się obudził znowu w nocy, to jest podejrzane, nie? Że jakby cały czas z jednego punktu, o nie, ale tak jak mówiłem, patrzcie to!
Oj. To jest mega creepy. Ej, serio, to jest mega creepy. Co tutaj się odwali? Dalej. Ujojojojoj. No nie za dobrze, nie za dobrze. Chciałbym tylko powiedzieć. Ale najważniejsze pytanie, kto stoi za tymi strasznymi rzeczami? O nie, jeszcze tutaj ich kurde dopadł? Czy dowiemy się, co zrobiło te straszne rzeczy? Chciałbym się dowiedzieć natychmiastowo i... O nie, Hagi Wagi. No niezbyt dobrze, niezbyt dobrze. Ojojoj. No ale dobra, teraz mamy nieco przyjemniejsze rzeczy, bo jak sami możecie zauważyć, Steve ma tutaj skrzyneczkę, w której znajduje się ironowy blok, wiaderko, dircik, śnieg oraz kwiatuszek. Po co mu te przedmioty? Zaraz się przekonamy. Ewidentnie chyba tutaj wybudował jakąś fontannę, a teraz ją obudowuje elegancko dookoła dirtem. No dobra, ciekawe. I daje tutaj wszędzie kwiatuszki dookoła. Okej, ale po co? Czekajcie, bo teraz daje tutaj w ogóle śnieg. I pajak gliczuje wodę. Ojo, co jest? Okej. Dobra, to jest mega dziwne. Czegoś takiego w Minecrafcie jeszcze nie widziałem. Patrzcie, jak tu się zbugowała. Okej. Dobra, to jest autentycznie porąbane, nie? Nie wiem jakim sposobem, ale pa! On do tego wszedł i jest dalej w wodzie, czyli jakby tekstura tylko zniknęła. Ojo. Dobra, mega dziwna sprawa. Oho, zapalniczka i Steve. No to może się skończyć tylko jednym. Mówimy tu o pożarze. A, mamy bambusy w... Aha, i na nich mamy świeczki. Okej, ty, ale na pierwszy rzut oka tego nie zauważyłem w ogóle, co jest? Ej, mocne, fajne świeczniki w sumie, nie? Ale teraz dowiemy się, jak je zbudować. I uwaga, Steve tutaj daje dircika, no dobra. Daje świeczkę na górze już, okej. I teraz, jak jest lewitująca świeczka, to daje, jak możecie zauważyć, po prostu... doniczki i bambusy do nich wkłada i w ten oto sposób mamy zarąbiste świeczniki. Ej, mega fajne, serio, podoba mi się ten pomysł. Użyłbym czegoś takiego w domku, jakbym miał dużo bambusa, nie? No i świeczek, wiadomo. Oho, dobra, jesteśmy w menu Minecraft Bedrock, co może oznaczać tylko jedno. Będzie tutaj jakiś seed. Tak, mamy tutaj seed, więc możecie sobie go przepisać, jeżeli byście mieli taką ochotę. No i uwaga, Steve pojawił się na świecie. Jest on na pustyni. Uuu, czy to jest góra? I w tej górze jest ogromny mężczyzna wbite jakby w tą górę. Ej, pa, i zaraz obok tego. O kurde. Ej, mega porąbana mapa, nie? Pa to, nie dość, że wieża pillagerów i mansion, wszystko w jednym miejscu, a zaraz obok tego jeszcze była piramida na starcie, nie wiem czy widzieliście. No dobra, to jest dosyć niecodzienny widok. Jak sami możecie zauważyć, w każdym odcinku jest jakiś seed i zawsze jest on porąbany, co oznacza, że Minecraft płata niezłe figle, serio, nie? Ale czekajcie, bo on chce wpisać spectatora. I uwaga, bo on schodzi niżej. Ale czy coś tutaj będzie jeszcze? Jakaś inna struktura? Nie. Okej, już myślałem, że będzie jakiś, wiecie, Stormhold na dole. Jakby był, to by było mega porąbane, nie? No ale fajny seed, podoba mi się. Znowu jesteśmy na pustyni, ale tym razem mamy Minecraft Logic. Okej, więc mamy tutaj dwie skrzynie. W jednej jest doniczka z kaktusem. No i uwaga, jest kaktus, jest doniczka. Aha, pewnie będzie chodzić o to, że tutaj zadaje obrażenia, a w doniczce ich nie zadaje, tak? Zgadza się? Tak, zgadza się, okej. Tak jak myślałem, tak się stało. No jakby zerowe odkrycie, nie? O, a teraz będziemy mieli, słuchajcie, taką samą sytuację, tylko z Wither Flower. No, to może być interesujące. Wydaje mi się, że będzie tak samo jak z kaktusem, raczej na pewno, szczerze mówiąc. No ale dobra, uwaga, mamy tu kwiatuszka i tutaj mamy tego samego kwiatuszka w doniczce. I uwaga, tu wchodzi, dostaje efekt i obrażenia. Okej, dobra. A co się stanie, jak wejdzie na kwiatek? No właśnie, dzieje się to samo. To samo. Mega lipa. No zero logiki, jak zawsze. To Minecraft tylko, widzowie. No dobra, mamy Steve'a, który jest na kreatywnym i będzie coś tutaj budować. Tylko pytanie, co on ciekawego tu zbuduje? Okej, daję, słuchajcie, te liście. Aha, okej, dobra, tu o to chodzi. Ty, ale to opada. Aha, bo on jak da redstone'owy blok, to nie będzie opadać. No tak, i będzie się gliczować jakby w nieskończoność. To z takich starych ciekawostek, bo chyba każdy o tym wie. Tak mi się wydaje przynajmniej, że istnieje taki błąd. No, właśnie o tym mówiłem. Oho, znowu jakiś chest i mamy tutaj głowę Steve'a. Mamy dispenser, mamy, słuchajcie, szkło i mamy chyba jajko spawnujące krowę. Tak mi się wydaje. Więc ewidentnie będą tutaj jakieś eksperymenty szalone, rozumiesz? Uwaga, tutaj Steve będzie pewnie wkładał tą głowę.
Tak, wkłada tą głowę, daje sobie tutaj dźwignię i na dole respi tutaj świnie. Okej, dobra. Czy ta świnia zamieni się w Steve'a? To jest dobre pytanie. Uwaga, teraz się dowiemy. Uwaga, klika, 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 klika. No dobra i pa! Mamy Steve'ową krowę w Minecraft. Ej, dobra, tego już za dużo. Czemu ja oglądam te filmy? Serio. Ale czekajcie, czy on ją wydoi? A, on ją normalnie wydoił. Mleko ze Steve'a, straszne, straszne. O Jezu, to jest za mocno. Oho, Alex i Steve czekają na drugiego Steve'a, aż wyjdzie z domu. Dobra, on wyszedł elegancko i co teraz? Co tu się wydarzy? Uwaga, bo on daje jej... Aha, czy oni mu coś dadzą, czy nie? Zaraz, dobra. Alex jakby chciała... Aha, nie za bardzo wiem, o co chodzi, no ale dobra, wyszli z domu. Alex będzie tutaj coś budować ze złota, pa! Buduje tutaj, o nie, nie gadaj, że to będzie totem przyzwania Herobrine'a, tak! O nie, ona to naprawdę robi! Czemu Steve nagle poszedł łowić ryby? Czy on jest szalony? Przecież zaraz się pojawi Herobrine! Okej, dobra, to jest mega dziwne, to jest mega dziwne. Ja już trochę dygam. Uwaga, jak ona to odpali, co się wydarzy? A, nic się nie wydarzyło. Okej, czyli jakby totem nie zadziałał. Uff, już myślałem, że coś się zacznie dziać, ale na szczęście nic się nie wydarzyło, więc jest pełna chill. Człowieku, jak sam widzisz, nic się nie dzieje, piękna sprawa. Każdy wraca do swojego domku, z tego co widzę, tak. Alex wraca do domku, drugi Steve wraca do domku. No i nasz tytułowy pierwszy Steve wraca do domku, więc zamyka drzwi i idzie w kimę. Tak, idzie w kimę. Pa, ale tutaj mamy nagranie z kamery. I nagle nocą pojawił się Herobrine. Oj, wiecie co to oznacza? Oj. Przyjaciele Steve'a zostaną chyba... O nie, on ją złapał, patrz. O kurde. Czyżby Alex tego nie przeżyła? Oj, raczej na 100%. Tylko pytanie, czy Steve to przeżył? Steve też drugi tego nie przeżył. O nie, Herobrine ich normalnie zaatakował. Świnie tak samo, co jest? Hoppe, bez takich, biedne świnki. No ale dobra, jak możecie sami zauważyć, mamy tutaj ciało Alex, no mega niefajnie. I jest tutaj Herobrine z drugim Steve'em, okej, czyli ten pierwszy Steve pewnie, no, źle skończył, znając życie. Wow, co tu się wydarzyło? Czy tam wisiały villagery? Dobra, to jest za mocne. Czy on właśnie wszedł do jakiegoś tunelu czerwonego? O hopy, ja bym nigdy tak nie zrobił. Nigdy bym tak nie zrobił, w sensie serio. O nie. O kurde, ty, tam coś jest. Co to jest? To jest catnap. To jest, człowieku, catnap. Oj. Nie za dobrze. Ho, kolejna skrzynia, a w niej, uwaga, co będzie? Zaraz się przekonamy i... O, same slaby. No dobra, okej. A do czego te slaby mają tutaj służyć? Bo to jest interesujące. Czekajcie, Steve buduje tutaj jakiś mościk chyba. Tak, ewidentnie jest to jakiś mościk. I tutaj buduje drugi mościk. Okej, czyli mamy kablestone'owy mościk. Mamy, słuchajcie, drewniany mościk. I chyba będziemy mieli też mościk z sandstone'u, albo i nie. Czekajcie, game mode 0. Aha. Czekajcie, on do niego płynie, w sensie do tych mostów. I co tu się niby wydarzy, bo to jest... Co? Można przepływać przez... Ej, zaraz. Nie, naprawdę? Naprawdę coś takiego można zrobić w Minecraft Bedrock? Ej, dobra, to jest porąbane. Czy wy to widzicie? Pa to. Cobblestone tak samo można to zrobić. Yo! Ej, nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. W sensie, że taki błąd istnieje. Porąbane to jest. Naprawdę. Oho, dobra, mamy noc. Steve'ek tutaj na survivalu, jak możecie zauważyć, ma trochę narzędzi, chlebek i 5 piasku. Ale co on w zasadzie tutaj będzie robił? Bo to jest interesujące w sumie. Dobra, mamy tutaj ul i... Okej, właśnie z ula wyleciały wielkie Steve'y, które atakują Steve... Ej, dobra, to jest Steve'owa, słuchajcie, jakaś apokalipsa, nie? Czy wy to widzicie? I Alexowa. O hopie. Ile tu jest ulów w ogóle, nie? Pa to! Co tu się odwala w ogóle? Hopie. Ej, dobra, to jest za mocne, nie? Czajcie, jakby tak wyglądały pszczoły albo nietoperze? Przesada, bez kitu. Oho, Steve znalazł jakąś wioskę villagerów i co w tej wiosce villagerów tutaj się wydarzy?
zauważył, uwaga, bo... Aha, zbiera sobie... Yo, yo, dobra, chłopaku, spokojnie, co jest? Co to było w ogóle? Rozwalił pół chaty, pa! No ta modyfikacja zawsze robi, słuchajcie, wrażenie, nie? Bez kitu. Mega spoko to wygląda, jak się to wszystko tak rozpada na części pierwsze, nie? Tylko, że jak sami no, nic nie widać, właśnie chciałem powiedzieć, że to jest największy błąd, że totalnie nic nie widać, jak gracie na tej modyfikacji i jak rozwalicie za dużo bloków, nie? Ale chłop ewidentnie świetnie się bawi, rozwalając tą wioskę na właśnie takie małe kawałeczki. Ale mu laguje w ogóle, nie? Po jakie ma chłop lagi, co jest? A więc moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Wiem, króciutko, ale no tak wyszło. Jeżeli chcecie więcej filmów z moim udziałem, zapraszam was w link w opisie, bo tam macie mój drugi kanał, na którym pojawiają się filmy raz w tygodniu. Ja byłem Marcin, widzimy się już jutro, trzymajcie się, na razie i elo, pa!